Cześć, witam wszystkich w najnowszym odcinku Półki z mangami. Bardzo często recenzując dla Was tytuły, zastanawiam się, czy mam odpowiednią i wystarczającą wiedzę, aby Wam o nich opowiedzieć. Ale w przypadku dzisiejszego tytułu, myślę, że moje doświadczenie odpowiednio przełoży się na to, co Wam opowiem, ponieważ będziemy dzisiaj omawiać mangę Blue Period. I akurat wyciągnęłam zielony wolumen. Blue Period od Vaneko. Jak macie okazję zobaczyć już na pierwszy rzut oka, okładki tych mang są naprawdę świetnie zaprojektowane, ale do tego przejdziemy sobie nieco później w ostatniej części odcinka, w której zawsze opowiadam, jak mangi są wydane. Natomiast teraz przejdziemy do tego, dlaczego czuję się tak pewnie opowiadając akurat konkretnie o tej mandze. Pewnie dlatego, że skończyłam 5 lat liceum plastycznego i 5 lat studiów plastycznych, więc kiedy mam okazję poczytać mangę, która opowiada dokładnie o tym, co miałam okazję przeżyć, to czuję się całkiem pewnie, że wiem, o czym mówię. Korzystając z okazji, dedykuję ten odcinek wszystkim ludziom, moim przyjaciołom, znajomym, także nauczycielom, profesorom, którzy mieli okazję spędzić ze mną te 10 lat na uczelni oraz w liceum, ponieważ uważam, że były to chyba jedne z najlepszych lat mojego życia. Wciąż jest super, ale wiecie, ten sentyment do lat szkolnych. Skoro już Wam zdradziłam, o czym jest manga Blue Period, to teraz opowiem Wam o niej nieco więcej. Jest to manga, tytuł stworzony przez Tsubasa Yamaguchi. Jednak czy sama autorka ukończyła studia artystyczne? Bo skoro robi mangę o artystach i studiach artystycznych, to powinna coś o nich wiedzieć. I tak, pani Yamaguchi ukończyła Tokyo University Artist. I czy od razu postanowiła stworzyć mangę? Chyba tak, ponieważ jedną z pierwszych jej publikacji był One Shot. I co ciekawe, zanim stworzyła Blue Period, na swoim koncie ma tylko i wyłącznie dwa One Shoty, a także scenariusz do mangi, którą podejrzewam część z Was być może już czytała, czyli Ona i jej kot. Natomiast w 2017 roku ukazał się pierwszy tom Blue Period i autorka tworzy go po dziś dzień. Do momentu, w którym nagrywam ten odcinek, ukazało się 11 tomów i manga wciąż powstaje. Ale nie tylko i wyłącznie manga, ponieważ był to tytuł na tyle popularny, że oczywiście autorka otrzymała propozycję stworzenia anime. To znaczy nie, że autorka stworzy anime, tylko że na podstawie jej tytułu zostanie stworzone anime. I w tym momencie mamy już za sobą emisję pierwszego sezonu, który zawiera 12 odcinków. I dodatkowo, dla tych osób, które są zainteresowane tym tytułem, to możecie go obejrzeć na polskim Netflixie i to w dodatku z polskim dubbingiem. A jest to naprawdę coś niecodziennego, myślę, w przypadku akurat naszego kraju. Jednak o czym dokładnie jest ta manga, że tak szybko zyskała popularność? Głównym bohaterem jest Yatora Yaniguchi. Jest to uczeń liceum, który w sumie nie ma pomysłu za bardzo na siebie. Robi wszystko to, czego wymaga od niego społeczeństwo, czyli spotyka się z grupą znajomych, doskonale się uczy, ale tak naprawdę nie wie, co w przyszłości chciałby robić. Podejrzewam, że był i jest to bardzo duży problem każdego młodego człowieka, ponieważ kiedy stoi się u progu dorosłości i powinno się wybrać tą swoją ścieżkę życiową, to naprawdę opcji jest niesamowita ilość, zwłaszcza w obecnych czasach. Ale co jest tak naprawdę tym dobrym wyborem? Czy dobrym wyborem będzie stabilna praca w jakimś biurze, czy być może pójście w nieco bardziej niestandardowe, ale także niebezpieczne rejony? Zwłaszcza w Japonii, w której nieustannie pokutuje to przeświadczenie, że wybranie zajęcia salarymana, czyli takiego człowieka po prostu pracującego w biurze, jest najlepszą opcją. Natomiast pójście w nieco bardziej artystyczne klimaty, nawet bycie manganaką, czasami wciąż jest widziane jako po prostu zły i niebezpieczny wybór ze względu na to, że nie zawsze da się na takim zajęciu zarobić. Zresztą nie tylko i wyłącznie w Japonii, ponieważ w Polsce także to mamy dokładnie to samo myślenie, że artyści nie będą w stanie wyżyć ze swojego zajęcia. Powodów, dla których tak jest zarówno w Japonii, jak i w Polsce, jest bardzo dużo i myślę, że to jest akurat dyskusja na zupełnie inny odcinek, bardzo długi odcinek. Natomiast dzisiaj skupiamy się na mandze. Yatora właśnie zastanawia się, co powinien zrobić i pewnego dnia udaje się po zajęciach do sali plastycznej, gdzie doznaje olśnienia. Ma okazję natrafić na ogromny obraz namalowany przez starszą koleżankę, który jest w jego mniemaniu niesamowity. I w sumie w moim mniemaniu też, jak najbardziej. Jest to piękny obraz, który porusza nim do głębi. Wciąga go i zaprasza do zupełnie nowego, nieznanego świata, do świata sztuki. I być może dla bardzo wielu osób, które nie zajmują się z Was na co dzień sztuką, to jest dokładnie coś tak abstrakcyjnego i niesamowitego w obrazach, że kiedy widzi się obraz, który Was zatrzymuje, który powoduje, że Was do siebie wciąga, to po prostu reszta świata przestaje istnieć. I dokładnie tak samo ma Yatora z obrazem koleżanki. Od tego momentu na początku troszeczkę nieśmiało, a potem już z coraz większą dozą ufności
sięga po zupełnie nowe medium i zupełnie nowe hobby, które z czasem ma szansę stać się jego zajęciem na całe życie, czyli malowaniem i rysowaniem. Nasz bohater zaciąga się do kółka plastycznego, zaczyna eksperymentować, rysować widoki z okna, każdą możliwą rzecz, którą znajduje na biurku i ćwiczy swoje umiejętności. Okazuje się, że ma ku temu całkiem duże predyspozycje, aby faktycznie zostać dobrym malarzem i rysownikiem, ale czy wystarczająco dobry, aby dostać się na studia? Ponieważ tak, nasz główny bohater ma bardzo ambitne podejście do tematu i postanawia dostać się na studia artystyczne. Jak każdy statystyczny bohater bitewniaka, ma na to nieco ponad rok. Dlaczego powiedziałam bitewniaka? Bo trochę taki właśnie jest vibe Blue Period, przynajmniej takie miałam wrażenie czytając tą mangę, ponieważ mamy tutaj naszego głównego bohatera, który staje w szranki z całą grupą artystów, najpierw z kółka plastycznego, a potem już z kursów przygotowawczych, a także tych kursów, które przygotowują go do zdawania na studia artystyczne. I to wszystko ma taki bardzo mocny vibe bijatyki, ponieważ musi on pokonać kolejnych przeciwników, każdy z jego znajomych, każdy z jego nowo poznanych kolegów jest bardzo charakterystyczny i wygląda w zupełnie nieco inny sposób, co też ma troszeczkę przełożenie w rzeczywistości, ponieważ jeżeli chodzicie na studia artystyczne, to chcecie się wyróżnić, zapewniam was, i każdy z nas chodząc właśnie na takie studia artystyczne, próbować być nieco inny, trochę bardziej osobisty, wyróżniać się w tłumie tych wszystkich oryginalnych osób. I wracając do mangi, dokładnie takie są wszystkie nasze postacie, bardzo oryginalne. Jeden ma warkoczyki, inny ma fryzurę na pazia, jeden jest troszkę bardziej grubszy, z kolei są jakieś dziewczyny, które wyglądają dokładnie jak laleczki z anime. Nie mówię tego absolutnie w negatywnym sensie, to jest naprawdę bardzo pozytywny aspekt tej mangi, ponieważ czuję się taką atmosferę bitewniaka i tego, że naprawdę stawka jest ogromna. Dodatkowo manga ta ma w sobie taki vibe nie tylko i wyłącznie bitewniaka, ale także takiej mangi edukacyjnej, ponieważ jest to mnóstwo informacji na temat malowania i z przykrością muszę stwierdzić, że na polskich uczelniach oraz w polskim liceum aż tylu informacji nigdy nie było. Oczywiście uczyliśmy się pewnych podstaw i pewne rzeczy tutaj także się powtarzają, ale albo japońskie szkoły są zdecydowanie bardziej przygotowane pod względem technicznym, tematycznym, aby nauczyć swoich uczniów pewnych rzeczy, albo po prostu u nas nie było to modne. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale sama manga jest wypchana informacjami. I to też działa trochę na jej korzyść, ale zarówno też i niekorzyść, ze względu na to, że jeżeli nie lubicie mang, które są wypełnione informacjami i nie chcecie czytać po prostu takiej mangowej encyklopedii, to w pewnych momentach możecie się czuć nieco znużeni, oczekując na tą akcję, na to, kiedy coś się stanie. Ale prawda jest taka, że malowanie to nie jest zajęcie intensywne. To jest intensywne zajęcie, ale nie w tej formie, trochę jak oglądanie wrestlingu. To nie jest tak, że po 40 minutach macie finał i dokładnie wiecie, kto wygrał, a kto nie. W przypadku Blue Period będziecie musieli troszeczkę zawiesić swoją wiarę. Ze względu na to, że Yatora jest cudem. Jest postacią, która w ciągu dosłownie kilku tygodni z osoby, która nigdy w życiu nie sięgnęła po ołówek, nagle urasta do niesamowitego malarza. Myślę, że z jednej strony byłoby to możliwe, ale jeżeli kiedykolwiek malowaliście, to dobrze wiecie, że opanowanie jakiegoś narzędzia to jest wiele godzin, wiele tygodni ciężkiej pracy. I też troszeczkę momentami Yatora jest przesadzony, tak maksymalnie przesadzony, ponieważ kiedy na przykład pojawia się zadanie na namalowanie 10 obrazów w ciągu 2 tygodni, to on maluje 15. I nie chodzi mi o to, że nie byłby do tego zdolny, ale prawda jest taka, że kiedy zaczynacie malować, to nie do końca wiecie, ile spędzicie tego czasu nad malowaniem, więc nie obiecujcie nigdy jako malarz albo rysownik, że stworzycie 5 dodatkowych obrazów, ze względu na to, że być może ten 14, ten nie wiem, 10, 9 obraz zajmie wam 3 razy więcej czasu niż planowaliście, ze względu na to, że nie będziecie mieć dnia, ochoty albo na przykład weny na malowanie, i wtedy ta obietnica po prostu stanie się obietnicą bez pokrycia. Poza tym malowanie to nie jest sport wyczynowy i mam nadzieję, że w pewnym momencie albo Yatora zostanie po prostu zwyczajnie troszeczkę usadzony, albo autor pokaże nam, że tak się po prostu
prostu nie da, bo nie zawsze chodzi o ilość malowanych obrazów, ale o jakość. Oczywiście autorka wielokrotnie podkreśla nam w trakcie trwania mangi, że to nie jest tak, że właśnie malarstwo jest sportem wyczynowym, ale z drugiej strony zdarza się po prostu nie zastosować tego względem głównej postaci, względem Yatory. Ja nie wiem, czy on sypia, czy on nie sypia, czy on jada, ale najprawdopodobniej nie, ponieważ ilość tego, co on tworzy, jest anormalna. No chyba, że ci studenci w Japonii to są tacy niesamowici, nie wiem, może ja po prostu byłam trochę nieumiejętna. Jednak manga Blue Period dała mi mnóstwo radości, ze względu na to, że pozwoliła mi przypomnieć sobie te czasy w liceum, jak i na studiach, w których miałam okazję po prostu malować, cieszyć się malowaniem i także tworzeniem ze moimi znajomymi, a także pokonywaniem lepszych od siebie. Była i jest w tej lekturze naprawdę taka nutka nostalgii, która mnie chwyciła za serce i na pewno chwyci każdego, kto po prostu kiedyś studiował sztukę, malował albo po prostu sam próbował się w jakimś kółku plastycznym. Jeśli natomiast nie malujecie, ale lubicie połączenie bitewniaków i mangi, która was wiele nauczy, to szczerze polecam. Musicie nieco jedynie przymrużyć oczy, że Yatora jest troszeczkę OP, dosłownie jak Goku, ma super moce i potrafi tworzyć miliony obrazów dziennie bez wysiłku i zawsze ma wenę. No dobra, nie zawsze ma tą wenę, czasami mu się nie udaje, ale jednak jest zdecydowanie bardziej OP niż reszta postaci. To myślę, że możecie się jak najbardziej zainteresować tym tytułem, zwłaszcza, że jest to tytuł, który jest nieustannie wydawany, więc mam nadzieję, że będzie się rozwijał. W Polsce zostały wydane przez Vaneko już 4 tomy, natomiast kolejne, mam nadzieję, już są w przygotowaniu i zobaczymy, jak daleko ta historia pójdzie, bo kiedyś Yatora będzie musiał zacząć na tym zarabiać, tak myślę. Bo jak tak naprawdę dobrze zakończyć historię o artyście, który postanowił zacząć malować w liceum, poszedł na studia, a potem co się z nim wydarzy? Ale to już jest temat na zupełnie inny odcinek, kiedyś w przyszłości zobaczę wszystkie tomy i przeczytam i będę miała okazję powiedzieć wam, czy zakończenie było dobre. Na razie bardzo polecam, jeżeli tylko lubicie tematy artystyczne, to może być to manga dla was. Natomiast na koniec oczywiście przechodzimy na przegląd tego, jak manga została u nas wydana w Polsce. Mangę wydaje wydawnictwo Vaneko, jak widzicie jest to standardowa wersja z obwolutą, i macie okazję ją oczywiście ściągnąć. Bardzo mi się podoba ten pomysł na okładki. One są naprawdę bardzo pomysłowe. Postacie malują pędzlem tak jakby po okładce w naszym kierunku. I postać jest utrzymana w pewnej kolorystyce. Natomiast farba, której używają do malowania jest zupełnie inna. I to jest naprawdę, jak to się mówi, aesthetic pleasing, czyli estetycznie przyjemne. Jak to często w przypadku obwolut bywa, po zdjęciu czeka nas naprawdę fajna niespodzianka, ponieważ czytanie mangi się nie kończy, czytanie mang ogólnie nigdy się nie kończy. Mamy tutaj dodatkowe komiksy właśnie na obwolucie, które możemy się sobie poczytać. To są takie króciutkie, 4-stripowe komiksy na temat naszych postaci. Natomiast na końcu każdego z komiksów mamy też właśnie takie króciutkie paski, które opowiadają nam o konkretnych postaciach. Dodatkowo coś, co na pewno warto wiedzieć, to fakt, że Blue Period to nie jest dzieło tylko i wyłącznie jednej osoby. Ze względu na to, że w mandze pojawiają się obrazy bardzo, bardzo wielu osób i gdyby wszystkie tworzyła jedna osoba, byłoby po prostu widać dokładnie tą samą stylistykę i dokładnie ten sam pomysł na tworzenie. Jest to ciekawe nie tylko ze względu na to, aby zobaczyć sobie, kto jest odpowiedzialny za poszczególne obrazy, ale także spojrzeniu, że manga to nie jest często dzieło tylko i wyłącznie jedynego człowieka, który po prostu wszystko wymyślił od początku do końca. A często jest to bardzo złożona praca, która wymaga koordynacji kilkunastu albo i kilkudziesięciu osób. Czy manga Blue Period to jest zestaw wspomnień autorki ze studiów? Bardzo prawdopodobne, że tak, ze względu na to, że nie tylko i wyłącznie ona miała okazję przeżyć, ale także ja tutaj odnajduję obraz siebie. Pewne postaci są po prostu podobne do mnie, a także do moich znajomych, a także cały ten vibe i uczucie, a także ta konkurencja i fakt, że każdy z nas poszukiwał sedna sztuki i tego, jak chciałby się wyrażać za pomocą pędzla, kredek, ołówka. Dokładnie wszystko to znajduje się w tej mandze.
Natomiast jaka jest wasza opinia na temat tej mangi? Czy mieliście okazję ją czytać, czy w ogóle nie wcześniej nie słyszeliście o tym tytule i dzisiaj mieliście okazję po raz pierwszy posłuchać? Czy macie dokładnie tą samą opinię, co ma Yatora w pierwszym kadrze, w pierwszym tomie Blue Period, czyli nie rozumiem, co ludzie widzą w obrazach Picassa? Czy być może w ogóle macie zupełnie inną opinię? Komentarze są wasze, chętnie przeczytam. Natomiast na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał się wam ten artystyczny odcinek. Czekam na wasze komentarze. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie mieć świetny, słoneczny dzień, ponieważ jest coraz cieplej i coraz fajniej. I przeczytajcie sobie dzisiaj coś fajnego, albo być może namalujcie. Ale zanim to zrobicie, to możecie jeszcze dać lajka pod tym filmem, suba temu kanałowi, kliknąć dzwoneczek, udostępnić to wideo i do zobaczenia już w kolejnym odcinku Półki z Mangami. Albo w odcinku o grach, albo o tych innych zwykłych komiksach. Zwykłych komiksach, wow. Wszystkie komiksy są niezwykłe. Zapamiętajmy to. Cześć i pa, pa!